I Tomasz Kosiorek, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. W Zostaw Wiadomość wydanie środowe, jeżeli się nie mylę, 23 września. Już się kończy, ale przez dwie ostatnie godziny będziemy rozmawiali w Zostaw Wiadomość, bo to takie pasmo, w którym od poniedziałku do piątku, od 22 do północy spotykamy się po to, żeby rozmawiać o sprawach ważnych, interesujących, o tym, co się dzieje, i spotykamy się też z tymi, którzy są obserwatorami naszej rzeczywistości, a czasami sięgają do przeszłości. A pytania, które stawiają, zostają z nami na długo. I dzisiaj mogę wam przedstawić człowieka, który w mojej głowie zostawił pytania. Zostawił pytania swoimi książkami. Książki leżą przed nami, ale przede wszystkim nasz gość, pan Grzegorz Gortat, jest filologiem angielskim, tłumaczem, oprócz tego właśnie pisarzem i autorem kilku sentencji, jak wyczytałem na stronie internetowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed nami leżą dwie pańskie najnowsze książki, Zła krew i Szczury i wilki. W takiej kolejności, prawda? Ukazywały się, bo Zła krew była wcześniejsza. I szczerze mówiąc, to chyba na początku mam ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi przeżyciami z lektury, bo czytałem Złą krew równocześnie z moją przyjaciółką, która skończyła ją wcześniej i mówi, to jest wstrząsające. A więc, ale co jest wstrząsające? Bo ja jak na razie czytam i mam takie poczucie, że coś się wydarzy i wydarzy się coś niedobrego i nie wiem, czy mam ochotę brnąć tam dalej, bo być może to będzie tak straszne, że ja w ogóle nie chcę tego czytać. Okazało się, że jest straszne, natomiast ja bardzo chcę to czytać, bo Zła krew, powiedzmy słuchaczom, to jest historia chyba dwóch życiorysów, które się w pewnym momencie skrzyżowały, które się ze sobą, dwóch ludzi, którzy się ze sobą zetknęli, tyle że jeden życiorys małego, młodego Michała, to jest życiorys chłopaka z pokolenia powojennego. Natomiast ten drugi życiorys to jest życiorys, który jest mocno doświadczony przeżyciem II wojny światowej i tego, że to jest człowiek o złej krwi. Tak naprawdę złej krwi są obydwaj. I Joachim, i Johan, który jest Żydem. No i ten Michał Bodler, który, no coś z nim jest nie tak. Cały czas wszyscy mówią o jakiejś złej krwi. Dużo pan widzi złej krwi albo takiego wyciągania złej krwi w współczesności, w Polsce dzisiejszej, w swoim otoczeniu? Zaczęliśmy mówić o historii, przechodzimy do teraźniejszości, a jeszcze może, żeby te dwie płaszczyzny czasowe połączyć, spróbuję sam sobie i również państwu odpowiedzieć na pytanie, czym ta zła krew w moim przekonaniu jest w takiej postaci, w jakiej ukazana jest w książce. Jest to jakieś piętno, które nosimy, które skazuje nas na taki, a nie inny byt, które w pewnym momencie za nas poniekąd decyduje o naszych losach. W przypadku, jak pan to powiedział, doświadczonego przez wojnę Żyda, tym piętnem było właśnie żydowskie pochodzenie, czyli ta dosłownie niemal rozumiana zła krew. W przypadku młodego bohatera Michała Bodlera tym piętnem były doświadczenia, które z całym bogactwem inwentarza, żeby tego zwrotu użyć, spadły na niego w postaci doświadczeń, przeżyć, przebytych również zdarzeń, których doświadczała jego matka, jego rodzina, a przeżyć dotyczących również jego ojca. Zła krew rozumiana jako piętno. Pytanie tylko, czy piętno to jest ten znak, którym naznaczeni jesteśmy na zawsze. Co piętno determinuje? Tak, i czy ten znak możemy z siebie, to piętno możemy z siebie wymazać. Próbuję w książce, ukazując te dwie różne płaszczyzny czasowe i dwa odniesienia do złej krwi, próbuję również na to pytanie odpowiedzieć. Czy coś od nas w życiu zależy w tym takim fundamentalnym znaczeniu? Czy możemy tego złego znaku, tego piętna, tej złej krwi również się pozbyć? Czyli dzisiaj ta zła krew już nie będzie być może krwią, ale będzie pochodzeniem z danego kręgu społecznego?
Jakkolwiek byśmy nazwali zjawisko, chyba ono odnosi się do tego samego, czyli jest coś, co w oczach innych chociażby, bo niekoniecznie według nas determinuje nas do takiego, a nie innego bytu. No, jeśli traktować rzecz dosłownie, to taka zła krew, czyli taka właśnie determinacja, determinant dyktujący nasze losy, to jest choćby to, co dotyka poszczególne grupy społeczne właśnie z racji na ich pochodzenie, z racji na grupę społeczną czy narodowościową, do której należą. Nie chcę sięgać po zbyt odległe przykłady, ale i współcześnie mamy do czynienia z odnoszeniem się do ludzi tylko na podstawie przynależności do grupy społecznej. Cyganie, również w niektórych kręgach środowiskowych, no, ludzie nieprzystający w sposób widoczny do środowiska, w którym się obracają. To pana martwi? To pana złości? A może to pana lęka? Próbuje pan teraz ustalić jakąś skalę odczuć. Chyba wszystko to, co pan w tej chwili wymienił, ale najbardziej chyba mnie to martwi. Chociaż oczywiście stanowić to powinno jakiś punkt wyjścia do, sądzę, podjęcia jakichś działań w tak skromnym wymiarze, w jakim osoba indywidualnie może podjąć. No, jednym z takich właśnie działań, jedną z takich prób jest, jak sądzę, odmalowanie, ukazanie zjawiska właśnie na kartach książki. To zajrzyjmy do książki i teraz fragment z Złej krwi. O krew idzie, orzekli. Złej krwi nie można mieszać z dobrą. Jak człowiek coś takiego usłyszy, to z początku gotów pomyśleć, no to wcale nie takie głupie. Dolej kubek zepsutego wina do stągwi dobrego, a całą stągiew zakwasisz. Ale wino to nie krew. No i ile trzeba by tej złej krwi, żeby zepsuła dobrą? Czy wystarczy kropla z palca? A może kubek? Albo dwa? No, tego się nie da zmierzyć. Ale jak się zrobiło jeden krok, dlaczego nie zrobić następnego? Żeby mieć pewność, stuprocentową pewność, musimy wytoczyć całą złą krew, postanowili. Niech nic nie zostanie. Ja takiego sposobu myślenia nie rozumiem, ja nawet nie podejmuję się go wytłumaczyć. Ja ci tylko słowo w słowo powtarzam. Nie potrafię wskazać w całej tej ideologii jednego punktu, wobec którego rozum by się nie buntował. A czy w takiej sprawie, pytam, potrzebny byłby aż wybitny rozum? Skazać syna za winę ojca, bo niby w ich żyłach płynie ta sama krew? Mądrze to tak? A co dopiero odnieść ten punkt widzenia do całego narodu? Więc gdybyś mnie spytał, dlaczego tak się stało, jak się stało, to ci nie odpowiem, bo nie wiem. Wiem tylko, że trzeba wielkiej nienawiści. Wielkiej nienawiści albo wielkiego strachu, żeby wpaść na taki szatański pomysł. Skąd się bierze taka wielka nienawiść? Skąd taka wielka nienawiść i strach? No, tego to ja już nie wiem. Pan nie wie, czy nie wiedział tylko bohater? Doszedł pan do takiego punktu, w którym pan zawiesił głos, skończył się ten fragment i ja sobie dokładnie w tym samym momencie to samo pytanie zadałem i odpowiadam jak najszczerzej. Ja tego też nie wiem. Co kieruje ludźmi, jakie motywy stoją za ich decyzjami. Zajmują się tym i politolodzy, i etycy, historycy. Wydaje mi się, że poza strachem to poczucie przynależności do grupy, która rośnie w siłę, jest tym determinantem, który może kierować zarówno na dobrą, jak i na złą drogę. Strach nie jest chyba niebagatelnym elementem. Często się z tym nie liczymy. Weźmy pod uwagę, że strach rozumiany jako postawa, odczucie indywidualnego człowieka staje się siłą, kiedy cementuje, spaja większą grupę ludzi. Strach może prowadzić, zwłaszcza kiedy jest podsycany nienawiścią, do postaw, o których właśnie w tej książce piszę. A strachu tu sporo i to w różnych miejscach. Będziemy o tym rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o przemocy, mam nadzieję, która w tej książce też się pojawia. I nie tylko to Niemcy są tymi złymi.
No, zresztą porozmawiajmy o tym. Nie ma w tej książce takiej politycznej poprawności. Nie pisze pan ani w tej, ani w Szczurach i Wilkach. Nie pisze pan hitlerowcy, bo wielu ludzi apeluje dzisiaj o to, żeby nie pisać Niemcy, bo to przecież byli tylko ci faszyści, ci, którzy poszli za Hitlerem, naziści. Pan mówi po prostu Niemcy. No, mam nadzieję, że i z tym wątkiem się rozprawimy w dzisiejszej audycji. 2100 to jest nasz numer SMS-owy. Jeżeli macie ochotę podzielić się być może już swoim doświadczeniem z lektury książek pana Grzegorza Gortata, to serdecznie zapraszam. Jeżeli macie ochotę zadać pytanie, bo zaintrygowało was to, o czym mówimy, jeżeli jesteście być może łódzkimi słuchaczami i będzie was interesował ten łódzki wątek w książce, to serdecznie zapraszamy. 2100 to jest numer, z którego możecie korzystać. Mimo że czterocyfrowy, to nie płacicie żadnej specjalnej stawki za SMS, tylko płacicie tyle, ile za zwykły SMS u waszego operatora. Zostaw @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, a telefon do studia 022 645 2100. Jestem łódzką słuchaczką, pisze Aurelka na 2100. No proszę, tak często słyszy się, że Łódź to zaścianek Warszawy, a tu warszawskie radio ma tyle wątków o nas. Pozdrawiam, Aurelka. No, mam wrażenie, że w złej krwi Łódź to jest jakiś mikrokosmos, ewentualnie z jakimś tam połączeniem do planety Łask. Mówimy oczywiście o mieście w niedużej odległości od Łodzi. W każdym razie dla Michała, dla młodego chłopaka, to jest mikroświat. To nawet nie jest cała Łódź, tylko to są jej wybrane fragmenty, tam gdzie taki kilku czy nastolatek się wybiera. To jest pańska Łódź przy okazji? Tak, to jest moja Łódź. Muszę od razu zastrzec, że mówiąc moja, mam na myśli tę Łódź, którą pamiętam z tamtego właśnie okresu, czyli lat 60., a jednocześnie sam sobie zadaję pytanie, na ile mam prawo w tej chwili mówić o Łodzi, skoro od blisko 30 lat mieszkam w Warszawie. No, myślę, że jednak z pewnym przyzwoleniem słuchaczy mogę w dalszym ciągu uważać się za łodzianina, nie tylko z racji na urodzenie, ale również z powodu sentymentu, który, no nie ukrywajmy, z miejscem urodzenia mnie łączy. Ale ma pan rację, mówiąc, że Łódź, którą mam na myśli, którą opisuję, to nie jest Łódź rozumiana jako wielka aglomeracja, cała Łódź, miasto Łódź. Nie, dla Michała, czyli bohatera, który w pewnych momentach jest zwierciadłem, którym ja się przyglądam. Dla tego małego Michała Łódź zamyka się w obrębie tak naprawdę kilku ulic. To jest Ogrodowa, a właściwie część Ogrodowej, jaką ta ulica była ówcześnie. To jest Gdańska, to jest ulica Obrońców Stalingradu, to jest ulica Cmentarna, ulica Mielczarskiego. Obrońców Stalingradu, ciekawe jak się dzisiaj nazywa, bo tego nie wiem, być może nasi słuchacze podpowiedzą. Chyba Piłsudskiego, o ile się nie mylę, albo Solidarności. Proszę mi wybaczyć, że moja geografia obecnej Łodzi jest niekompletna. To ta, która przecina Pietrynę tam za centralą, tak? To jest ulica, która łączy się z ulicą Gdańską. Zobaczymy, co na to nasi łódzcy słuchacze. Być może mnie skorygują, jeśli chodzi o nazwę. No, obrońców Stalingradu domyślamy się, z jakiego powodu. To jest ta Łódź, którą bohater widzi oczami dziecka i widzi ją na co dzień w drodze do przedszkola, później w drodze do szkoły, w drodze do kościoła, podczas takich, no, codziennych peregrynacji po tym wąskim wycinku łódzkiej rzeczywistości. No, Łódź, która, śmiem twierdzić, dzisiaj już w dużej mierze nie istnieje. Bo dzisiaj ta ulica, jak napisał Marcin z Łodzi, to ulica Legionów. O, przepraszam. Więc no już właśnie wiemy. Ale zastanawiam się, czy to jest... To już tak naprawdę to nieważne, czy to jest pański stosunek do Łodzi, czy nie, bo to jest stosunek pańskiego bohatera, w którego usta wkłada pan takie zdanie. Myślałem, że za Łodzią nigdy nie zatęsknię, bo co to Łódź? Kominy, bieda, słońce okopcone dymem z fabryk. Wysiadłem z pociągu, spojrzałem w to znienawidzone, ołowiane niebo, nabrałem w płuca cierpkie od dymu powietrze i tak się poczułem, jakbym miał serce przedziurawione na wylot. Za bardzo się z Łodzią zrosłem, żeby wyrzucić ją z pamięci.
Tak, chociaż to od razu powiedzmy... To już nie Michał. Żeby wprowadzić osoby, które książki nie czytały, to zdanie, te zdania wypowiada nie Michał, tylko dorosły bohater, czyli Johanan Fajner, z którym Michał zawiera w pewnym momencie swojego życia znajomość. To jest Łódź, która już w zasadzie nie ma Żydów, ta Łódź powojenna, bo może się tam o kimś coś mówi, ale mały Michał tego nie widzi, jakoś niespecjalnie się te wątki pojawiają. Może coś kiedyś, czasem... Mały Michał nie jest chyba wyjątkiem. Obraca się w środowisku, w którym jednak na pierwszy plan wysuwają się problemy bytu codziennego. Zresztą w Polsce powojennej mówi się o zupełnie innych rzeczach niż o tym, czym i jaka była Łódź przedwojenna. No, nie mówi się, że ta Łódź była jednak tętniącą życiem aglomeracją przemysłową. Nie mówi się o tym, że Łódź była miejscem, gdzie żyły obok siebie w dobrym sąsiedztwie różne kultury i różne religie. Ta Łódź dla małego Michała, gdyby się o tym dowiedział, byłaby ogromnym zaskoczeniem. Spotkanie ze starym przedstawicielem tej starej właśnie, już zamierzchłej Łodzi jest dla niego sporym zaskoczeniem, ale zaskoczeniem, które budzi w nim właśnie refleksje, które zawierają się również w tytule. Zła krew. Czym jest zła krew płynąca w żyłach Johanana Fajnera? Czym jest zła krew płynąca w żyłach małego Michała Bodlera? To jest Łódź, która była zamieszkana. Ta Łódź przedwojenna to jest Łódź, w której mieszkali Żydzi, Niemcy, Rosjanie, wiele nacji, ale to jest Łódź tych samych kamienic. I ci łodzianie z lat 50. i 60., no oni w czyichś mieszkaniach mieszkają i być może jest ten strach, który gdzieś tutaj cały czas się sączy spod linijek w pańskiej książce, to jest też strach ludzi, to jesteśmy u siebie, ale nie do końca jesteśmy u siebie. Jesteśmy w czyimś mieszkaniu. Tych ludzi już pewnie nie ma. Tych ludzi nie ma nawet w naszej wyobraźni, ale to było czyjeś. Myślę, że najtragiczniejsze w zaistniałej sytuacji było to, że można było, należało nawet poczuć się, co nie jest komfortowe, poczuć się li tylko małymi pionkami na tej wielkiej szachownicy, jaką jest historia. Historia rozumiana również jako działania podejmowane przez konkretnych ludzi i konkretne organizacje. Myśl i sytuacja niekomfortowa, z którą trzeba się jednak zmierzyć. Wtedy może lepiej rzeczywiście wyzbyć się wspomnień, wyzbyć się myśli o tym, że ta Łódź przedwojenna wyglądała inaczej. Ten świat młodego, małego Michała to jest świat, który nie jest światem dostatnim. To jest świat ciężko pracującej fizycznie matki, która biegnie rano do pracy. Mieszkają w dosyć podłym mieszkanku. No, nie żyje im się jakoś wspaniale. To może to jest też powód do tego, żeby za chwilę poszukać winnego w swoim otoczeniu, tego, który jest winny temu naszemu złemu losowi. Są chyba najczęstsze, jak sądzę, dwie postawy. Jedna to spolegliwe przytakiwanie losowi, a druga z kolei to bunt przeciwko losowi rozumiany jako zrzucanie również winy na innych. Ja myślę, że w życiu Michała ani jedna, ani druga postawa nie jest do końca właściwa. Michał, o czym pewnie też za chwilę powiemy, znajduje... może niekoniecznie, idąc tropem własnych poszukiwań, znajduje również inne byty. Tymi innymi bytami są książki, jest literatura, są pisarze. Jest to cały wszechświat, którego do niedawna nie był zupełnie świadomy. I tutaj dochodzi do głosu pytanie o to, czy i na ile książka, literatura może zastąpić pewien zubożały świat.
W sytuacji bohatera, takim jak go przedstawiam, zdaje się, daje na to odpowiedź. Jest taka możliwość. Michał znajduje właśnie te niedostatki, które otaczają go na co dzień, te niedostatki rekompensuje mu spotkanie z tym innym bytem, czyli z książkami. To niebywałe, bo właśnie teraz, jak mówił pan o tym, to zdałem sobie sprawę, że jest pan trzecią osobą z Łodzi, którą jakoś dobrze znam, to znaczy, którą poznaję. Dwie osoby dobrze znam, pana poznałem dzisiaj i jest pan trzecią osobą, która no, jest niezwykle związana z książkami. Być może to jest jakiś sposób na łódź, tak? Uciekanie od tej rzeczywistości może trochę przydymionej. No już nie dzisiaj, bo dzisiejsza łódź jest inna, ale może coś w tym jest. Chciałbym zajrzeć do książki, do Złej krwi i fragment dla naszych słuchaczy. Ponoć dużo czytasz. Proszę nam zdradzić, którego autora lubisz najbardziej. Baśnie arabskie, Kubusie Puchatki, Latające dywany, Alicje w Krainie Czarów, Salineczki i Alibaby. Z tą kolekcją postaci, które pogardliwie zaliczałem do literatury dziecięcej, dawno się rozprawiłem. Zapuszczałem się między półki, na których obok Karola Maya stał Kraszewski, Dumas, Scott i Dickens. Książki Dickensa pochłaniałem zachłannie. Klub Pickwicka, do którego do tego stopnia uzależnił mnie od swego autora, że czytałem cokolwiek wpadło mi w ręce. Przebrnąłem nawet przez zarys Ameryki i szkice Boza. Bez namysłu odpowiedziałem: najbardziej lubię Dickensa. Profesor Bajgelman gwałtownym ruchem odstawił filiżankę. Krztusząc się, kierował w bok wytrzeszczone oczy. Pani Bajgelman klepała męża po plecach. Do domu wracałem zdruzgotany. Profesor był człowiekiem zbyt dobrze wychowanym, by mnie poprawić. Nie pouczał, że Dickens wymawia się inaczej niż Mickiewicz. Moje niefortunne CK przełknął i niby mimochodem powtórzył nazwisko autora Pickwicka w poprawnym brzmieniu. Siedziałem w salonie Bajgelmanów jak na wylocie dymiącego wulkanu. Oto kim naprawdę byłem. Po mieczu proletariusz, półanalfabeta, po kądzieli. Tego faktu nie zmienią podwieczorki u Bajgelmanów ani stosy lektur. Miałem żal do Kennedy'ego, że w swoim czasie nie wystrzelił rakiet na Kubę. Byłaby z tego piękna wojna i cały świat wyglądałby dzisiaj inaczej. Miałem żal do dziadka Stanisława, bo przez ojcowski upór pchnął córkę w ramiona proletariusza z problemem alkoholowym. Czułem żal do Zofii Bodler, że nie zostawiła nowożeńca pod weselnym stołem, pozwoliła mu wytrzeźwieć i w poczuciu religijnego obowiązku dopełnili małżeńskiej powinności. Jedynym sakramentalnym węzłem związać trzy życia naraz to nie lada sztuka. Miałem pretensje do Wagnerów, Manów i Singerów, do całej tej niemieckiej tłuszczy, bo zamiast dalej produkować, doprawdy nie najgorsze, opery, wiersze i maszyny do szycia, porwali się na Polskę z wiadomym skutkiem dla Zofii Bodler. To też pańskie doświadczenia czytelnicze? Ci bracia Karamazow to pana lektura z dzieciństwa? To pytanie padało już kilkakrotnie i czuję się, powiem szczerze, nieco skrępowany, ponieważ moje zmierzenie się z tą książką jest faktem, natomiast nie ukrywam, była to lektura na tyle przypadkowa, na ile mogła być i musiała być przypadkowa w sytuacji, kiedy podobnie jak Michał Bodler, sam na własną rękę odbywałem wędrówki między półkami bibliotecznymi, kierując się tak naprawdę tylko jedną przesłanką. Książka, której szukałem, musiała być gruba. Miałem za sobą etap książek dziecięcych, młodzieżowych. No, to były z reguły książki, które gwarantowały obcowanie z bohaterami na jeden, dwa wieczory, góra trzy. Książka solidna, o dużej objętości, gwarantowała, że taka przyjemność spotkania bohaterów będzie trwała dłużej. Dostojewski napisał książkę, jak dla mnie, zbyt trudną, ale wystarczająco grubą, żebym w tym momencie po nią sięgnął. Czy ja braci Karamazow zrozumiałem? Oczywiście, że nie.
Zrozumiałem co nieco, zrozumiałem, że jest coś, co łączy również Michała Bodlera, co łączy podobne życiorysy, jakieś piętno, jakaś klątwa. Bracia Karamazow byli dla mnie lekturą, która zapadła mi w pamięć właśnie przez to, że stała się taką wyrzutnią, która gdzieś tam mnie wystrzeliła i poleciałem w niewiadomym wówczas dla mnie kierunku. Jak się okazało, kiedy już wylądowałem, wylądowanie może nie było zbyt bezbolesne, ale tak naprawdę skończyło się, jak się po latach okazało, skończyło się raczej szczęśliwie. Dostojewski, którego wówczas nie rozumiałem, powtarzam, zaszczepił we mnie, jak dzisiaj śmiem twierdzić, również pietyzm do samej literatury, rozumianej dosłownie, ale również rozumianej jako książka, fizyczny obiekt, który w danym momencie trzymam w ręku. Książka, która no, nie jest tylko liczbą kartek zeszytych ze sobą, ale również zawiera coś, co tak naprawdę każdy na własny użytek może odkryć. Nie ma chyba żadnej definicji, którą moglibyśmy określić książkę. Wśród wielu definicji, które mnie wydają się właściwe, jest również i ta. No, książka jest tym lądem, który staje się nieodkryty do momentu, kiedy ja po nią sięgnę. I tak, jak sądzę, również Michał Bodler sięgał po braci Karamazow w chwili, kiedy te grube tomy Dostojewskiego wypatrzył. Nie jesteśmy świadomi, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy i gdzie będziemy, tylko słowa zapisane są te same, napisał nasz słuchacz. A pańska książka spowodowała to, że zacząłem sobie zadawać pytanie, kto w moim życiu był fajnerem, czyli kto był tym ocaleńcem, tak można byłoby nazwać tego Żyda, który przeżył Holokaust i przeżył piekło Oświęcimia i który wpływa na Michała. Zastanawiałem się po lekturze tej książki, kto w moim życiu był taką ważną postacią, która wpłynęła na moje późniejsze postawy, bo warto o tym powiedzieć, małego Michała moim zdaniem niezwykle kształtuje to spotkanie i to, co ten człowiek niezwykle doświadczone przez życie mu opowiada, to pewnie później w dużym stopniu rzutuje na to, jak Michał się zachowuje wtedy, kiedy przychodzi rok 68 i wtedy, kiedy już nie tylko o dziady chodzi, ale chodzi o tych wszystkich, którzy nagle się okazuje w Łodzi nadal są i trzeba ich napiętnować i trzeba sprawdzić, czy te nazwiska są na pewno polskimi nazwiskami. Zastanawiałem się, co by się stało, gdyby Michał się nie spotkał z Fajnerem i w jaki sposób wtedy reagowałby na ten 68. Tego nie wiem. Wiem na pewno, że wielu Michałów nie spotkało w tej konkretnej sytuacji swoich Johannanów Fajnerów. Co by się stało? No, trzeba by chyba napisać zupełnie inną książkę. Los bywa czasami łaskawy. Los zsyła również nam takich aniołów stróżów, którzy patrząc na to historycznie są przewodnikami tym cenniejszymi, że pomagają nam unikać wertepów, które sami w swoim czasie przemierzali. Wiedzą, gdzie znajduje się przeszkoda i jak tę przeszkodę ominąć, a jeśli nie ominąć, to jak ją bezpiecznie przebyć. I taką rolę w dużej mierze pełni właśnie tenże Johannan Fajner w życiu małego Michała Bodlera. Michał Bodler nie jest, jakbyśmy dziś powiedzieli, chłopcem ukształtowanym politycznie, nie jest zwierzęciem politycznym. Przecież to, co serwował dziennik telewizyjny na co dzień, no to była papka informacyjna, która niewiele miała wspólnego z przekazywaniem informacji, a była jedynie swoistą formą indoktrynacji. Michał ma do odkrycia poza wieloma innymi światami właśnie ten świat historii nie tak do końca zapomnianej, ale też przez niektórych również zakopywanej pod wieloma warstwami. Dzięki temu spotkaniu Michał ma szansę
poznać również fragment życiorysu człowieka niezmiernie interesującego, ale co równie istotne dla małego Michała, ma również szansę spojrzeć na swój własny, krótki jeszcze życiorys, zrozumieć, kim jest i kim może się stać w przyszłości. Miał pan taką ambicję, żeby zwrócić Łodzi kawałek pamięci, albo tą książką zainteresować kogoś tymi warstwami, które się kryją pod tą dzisiejszą Łodzią? Nie. Myślę, że nie. Ta książka narodziła się, to pewnie dosyć trywialne, co powiem, ale ta książka narodziła się z pewnego poczucia geograficznego, historycznego, ale również i pokoleniowego oddalenia. Jestem mieszkańcem Warszawy od, jak powiedziałem, blisko 30 lat, co nie znaczy, że przestałem być łodzianinem w sensie pochodzenia i jakiejś tam przynależności również emocjonalnej. Jeśli chciałem tę Łódź przypomnieć, to no, zabrzmi to może zbyt chełpliwie, ale chciałem przypomnieć ją głównie sobie. Być może czytelnikom, którzy będą chcieli do książki zajrzeć, później jako tą drogą wspomnień, którą ja sobie na własny użytek przecieram. Chyba tak jest przynajmniej w moim przypadku, podejmując próbę pisania książki, próbę opowiedzenia jakiejś historii, nie kieruję się żadnymi nadmiernie wygórowanymi ambicjami. No, chcę opowiedzieć w sposób ciekawy, ciekawą, często również wartą opowiedzenia historię. Taką historią uznałem jest próba skonfrontowania życiorysu małego chłopca z Johannem Feinerem, w którego osobie zderza się zarówno wielka i tragiczna przeszłość wielkiego narodu, jak i wielka, ale i tragiczna przeszłość tych dwóch narodów, które żyły obok siebie, a często ze sobą. I cały czas jakieś widmo, które wisi nad Michałem i z którym musi sobie w jakiś sposób poradzić, bo w końcu wciąż ktoś nad nim wieszczy, że wciąż ktoś mówi, że coś złego jeszcze go czeka, bo w końcu ta zła krew płynie w jego żyłach. Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro, a gościmy dzisiaj pana Grzegorza Gortata, autora książek, tych dwóch najnowszych książek, Złej krwi i Szczurów i Wilków, ale wcześniej pojawiły się książki Cel, mimo że pod pseudonimem, a następnie Świt Kambridów. Nie przekręcam niczego w tytule? Niczego pan nie przekręca. Dodajmy jeszcze, że była to powieść fantasy, jedna z dwóch, które napisałem. I Cień Kwapry, Patron do pierwszej krwi i Słownik Moskiewski, to poprzednie pańskie książki. Jeśli mogę poprawić, Słowik Moskiewski. Słowik, tak. Ale jako słownik funkcjonuje również okay. Na jednej stronie internetowej. Nie wypisałem sobie tego, widzi pan, zbyt wyraźnie i taki jest problem. Ta książka jest łódzka i pomyślałem sobie, że jak czyta się takie opisy Łodzi lat 60., tego jak się wtedy chodziło do szkoły, jak się wtedy żyło, co wtedy było problemem, to myślę sobie, że jest taka warstwa w książkach, która jest warstwą absolutnie historyczną i dla wielu młodych ludzi jest po prostu odkryciem, tak, że było coś takiego, że ludzie w taki sposób żyli, tak się zachowywali. Pan opisuje na przykład telewizor w tej kamienicy, który się pojawił jako pierwszy, później był Wartburg, który się pojawił jako takie pożądane cacko. Jest taka warstwa w tej książce, która myślę, że dla wielu osób może być odkrywaniem zupełnie historycznego świata. Doskonale pan to ujął. Ja powiem szczerze, że byłem zdumiony, kiedy napotkałem po raz pierwszy, a później coraz mniej, kiedy widziałem kolejne już tego typu wpisy. Wpisy mówiące o tym, że jest to również ciekawe wprowadzenie do historii PRL-u. Kiedy ja pisałem tę książkę, przywoływałem wspomnienia, no również posiłkowałem się tym, co udało mi się zebrać, czyli materiałami archiwalnymi, takimi jak gazety, tygodniki, audycje radiowe. Z reakcji i relacji czytelników wynikała
jedna istotna rzecz, istotna zwłaszcza dla mnie jako autora. Wiele osób widziało w tej książce właśnie, jeśli nie opis realiów życia w Peru, to przynajmniej zarys takiego opisu. Pisząc tę książkę nie miałem takiego zamiaru, a jak się okazuje, robiąc to krok po kroku, udało mi się w jakiś sposób również przekazać te realia, które na co dzień otaczały małego Michała Bodlera. No, pierwszy telewizor, kto tego nie doświadczył, na pewno nie wie, o czym w tej chwili mówię. No, pierwszy telewizor był zapewne tym samym, czym było pierwsze radio i czym kiedyś był pierwszy balon, czy pierwszy samolot, który wylądował na lotnisku w dużym mieście. No, to było nie tylko cacko techniki, ale to był również ewenement, ale to, co chyba równie ważne, a może i ważniejsze, był magnes przyciągający sąsiadów i grupujący ich jako pewien zespół ludzi kierujący się podobnymi odczuciami. Oni gromadzili się, jak dawniej, sądzę, Indianie wokół ogniska, gromadzili się wokół tego telewizora, żeby wspólnie obejrzeć, no, nie ukrywajmy, dosyć ubogie programy telewizyjne. Jeżeli... I to jeszcze na monitorze wielkości kartki pocztowej, tak? Ten telewizor, o którym mówię, który pojawił się pewnego dnia w mieszkaniu sąsiadów, ten telewizor był już wyjątkowo duży jak na tamte czasy, co miało tę ważną zaletę, że można było zgromadzić wokół niego, czy też przed nim, całkiem sporą liczbę sąsiadów. A szkoła, którą pan opisuje, to też jest taka szkoła, której nie znają dzisiaj młodzi ludzie i nawet nie bardzo mają szansę znać. Myślę, że szkoła się zmieniła. Pan miał taki epizod pracy w szkole? Tak. Ja sam również nazywam to epizodem, chociaż ten epizod trwał pełne 8 lat. Nazywam to epizodem z tej choćby przyczyny, że być może nie odkryłem w sobie powołania do tego zawodu, a być może warunki, realia życiowe zmusiły mnie do zmiany zawodu i miejsca pracy. Szkoła, którą ja jeszcze pamiętam jako nauczyciel, jest inna od tej, która również, której doświadczam i dzisiaj, a do niedawna doświadczałem w sposób bardziej namacalny, kiedy moja córka była uczennicą. Szkoła, do której uczęszcza mały Michał Bodler, no to jest kompletna prehistoria. To jest szkoła, w której mamy kałamarze, w której pisze się stalówkami. Szkoła, no, o czym również pisze. Mocno ideologiczna. Mocno ideologiczna, takie były czasy. No, bogiem był przecież wcześniej Stalin. Gagarin był czymś w rodzaju takiego... Gwiazdy dosłownie rozumianej. Czy gwiazdy? No, w jakimś sensie tak. Ku zdziwieniu wielu okazało się, że ta gwiazda nie jest nieśmiertelna. Telewizor również czasami pokazywał, że to, co wydawało się pewnikiem mającym gwarancję wiecznej używalności, z czasem się zużywało i nie było nieśmiertelne. Pamiętam, o czym również piszę, oczami i uszami Michała Bodlera wspominając, pamiętam transmisję z ceremonii pogrzebowej prezydenta Kennedy'ego, która, jak sądzę, wielu ówcześnie żyjącym zapadła w pamięć. Właśnie wydarzenie, które zgromadziło przed, jak sądzę, wieloma telewizorami podobne grupy sąsiedzkie. Dodajmy zresztą, że prezydent Kennedy był chyba jednym z niewielu prezydentów amerykańskich, do którego przyznawali się również nasi rodzimi decydenci. Nawet niektórzy odważali się powiedzieć, że bardzo go szanowali. A teraz jeszcze na chwilkę przed końcem tej pierwszej godziny naszego spotkania przenieśmy się do zupełnie innego miejsca i to też będzie wstęp do Szczurów i Wilków, ale to jeszcze fragment ze Złej Krwi. W Oświęcimiu, powiedziałem Michałowi, najgorszy los czekał Żydów z bogatych domów. Mówię oczywiście o tych Żydach, którzy z pierwszej selekcji wyszli obronną ręką, którzy mieli jeszcze przed sobą tak zwane życie. Żyd z bogatego domu nie przywykł do wielogodzinnych apeli na mrozie, jedzenia brei, niewolniczej pracy i wszy.
miał delikatne jelita i delikatną głowę. Gdyby taki Izrael poznański na swoje nieszczęście dożył Oświęcimia, to znaczy gdyby śmierć nie była go zabrała na styku wieków, to na oświęcimskim wikcie nie przetrzymałby dwóch dni. Ojciec Waltera Abramsona miał fabrykę materiałów włókienniczych, dwa sklepy z konfekcją damską i męską, kamienicę przy Piotrkowskiej, dwa domy na krakowskim Kazimierzu. Na życzenie klientów w trzy dni sprowadzał ubiory z katalogów od najlepszych krawców z Paryża, Wiednia i Berlina. Waltera do szkoły szofer woził limuzyną. Na wakacje Walter jeździł z matką i rodzeństwem do Szwajcarii i Włoch. Co dwa lata rodzice Waltera udawali się do Wiednia na noworoczny bal oraz zakupy. No, to byli światowi Żydzi. Mówili po francusku i niemiecku. W Oświęcimiu Waltera przydzielono do kładzenia nowych torowisk, które miały połączyć Oświęcim z Brzezinką. Swoją dzienną rację zupy wylewał. Brzydził go smród z latryn. Przez wszy nie przespał żadnej nocy. Wytrzymał chyba tydzień. Siódmego dnia nie wyszedł z baraku do pracy. Opadł z sił. Kapo kopniakami zapędził go na plac apelowy. Walter albo zwariował, albo postanowił udawać wariata, sam nie wiem. Jakkolwiek było, ostatecznie dobrze na tym wyszedł. Tak rozeźlił SS-mana, że ten wyciągnął pistolet i Waltera zastrzelił. A było tak. Niemiec zarządził, że Walter za karę dostanie 30 kijów, a potem będzie do nocy stać na placu apelowym w postawie na baczność. A Walter na to tym swoim bezbłędnym niemieckim, że on, Walter Abramson, nie po to wykupił bilet pierwszej klasy do Wiednia, żeby teraz tłuc się trzecią klasą w przedziale z takimi szumowinami. Abschaum. Powtórzył dwa razy, spoglądając z klęczek na niemieckiego oficera, jakby ktokolwiek mógł jeszcze wątpić, kogo ma na myśli. A ten oficer miał zawsze buty wyglansowane do połysku, na mundurze nawet jednej plamki ani zagięcia. Kochał sztukę. W wolnych chwilach malował obrazy i nie opuścił żadnego koncertu obozowej orkiestry. Strasznie się obruszył na to Abschaum. Zabił Waltera jednym strzałem. Szybka śmierć była w cenie. Więc ja swoje wiem. Winę za to, że Walter tak szybko się poddał, w jakiejś mierze ponoszą wakacje w Szwajcarii i limuzyna z szoferem. I niech to będzie wstęp do drugiej godziny naszego spotkania, która rozpocznie się po 23 po serwisie. Będziemy mieli też dla Was książki, więc zostańcie z nami. Grzegorz Gortat, z wykształcenia filolog angielski, z zamiłowania chyba też pisarz, autor teraz dwóch najnowszych książek Złej krwi i Szczurów i wilków. Książki, do których dzisiaj zaglądamy, są blisko związane z II wojną światową, są blisko związane z zagładą. Pisze pan o Auschwitz i zastanawiam się, czy jak się pisze o obozie w Oświęcimiu, to nie ma się takiej obawy, że no mój Boże, no strasznie dużo na ten temat napisano i wydano. Są świadectwa tych, którzy przeżyli ten obóz. Są takie teksty, które no, można nazwać źródłowymi. Natomiast popełnić jeszcze literaturę na ten temat? No odważne. Odważne? Być może. Ja prawdę powiedziawszy nie zastanawiałem się nad tym, nie podchodziłem do tego w ten sposób. Zapewne gdybym to w ten sposób ujmował, gdyby takie myśli miały mnie hamować, to być może tego bym się nawet nie podjął. Czy odwaga tylko? Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że historia mnie zawsze frapowała, tylko paradoksalnie, tak jak ja to widzę dzisiaj, paradoksalnie, im bardziej odległa, tym bardziej frapująca mi się wydawała. Bizancjum, tak, starożytny Rzym, tak, średniowiecze, owszem, II wojna światowa, nie. Ja czytałem bardzo dużo. Historia, książki historyczne to była również moja pasja. Natomiast II wojnę światową, historię najnowszą omijałem szerokim łukiem, również jeżeli chodzi o wybór lektur. Dlaczego tak było, nie wiem. Może właśnie historia tym ciekawsza mi się wydawała, im więcej lat czy wieków dzieliło mnie od danych wydarzeń. Być może wróciło to do mnie jakimś rykoszetem, zupełnie dla mnie w nieuświadomiony sposób. Może zdałem sobie sprawę, że wraz z upływem lat, że to, czego próbuję doszukać się w odległej historii, jest tak naprawdę prawie że na wyciągnięcie ręki. Tragedia Oświęcimia, tragedia zagłady,
tragedia tego, co się ogólnie nazywa ideologią czystej rasy. W moim odczuciu to nie jest przeszłość, to nie jest raz na zawsze zakończony, zamknięty rozdział historii. Może na mniejszą skalę, w mniejszym zakresie, w nieco innym wymiarze, ale podobne tragedie, podobne, zdarzają się również i prawie że na naszych oczach. Przykład chyba tragiczny, jeżeli spojrzeć na to, że spojrzeć na to od tej strony, że pobratymcy zabijali własnych rodaków, to przykład właśnie Kambodży. Przykład jeszcze świeższy, bo Ruanda. Sam sobie zadawałem pytanie, czy historia jest w stanie nas czegoś nauczyć. Na to pytanie ja nie mam gotowej odpowiedzi. Ja mogę za siebie odpowiedzieć, że tak sądzę, historia jest lekcją, z której ja mógłbym wyciągnąć właściwe wnioski. Nie mam ambicji stworzenia książki, która byłaby uniwersalną odpowiedzią na wszystkie pytania i wszystkie dylematy. Uznałem natomiast, że na własny użytek i na własną odpowiedzialność mogę podjąć próbę jednostkową stworzenia jakiejś namiastki odpowiedzi kierowanej do osób, które mogłyby sobie takie pytania postawić. Czy historia może nas czegoś nauczyć? Czy jest szansa, że pewnych błędów w przeszłości kolejne pokolenia mogą nie powtórzyć? No, szansa istnieje i być może literatura może w tym zakresie odegrać swoją skromną rolę. Mówię skromną, bo chyba jednak w świecie zdominowanym przez media literatura jest jednak spychana na dalsze pozycje. Ale też... może można z literaturą wejść w głębszy kontakt i on będzie wtedy mocniejsze wrażenie wywierał. To właśnie chciałem powiedzieć. Literatura, książka rozumiana dosłownie, to jest ten byt, z którym możemy obcować dłużej. To nie jest dziennik telewizyjny czy dziennik radiowy, który trwa kilka minut albo kilkanaście minut, a po którym przechodzimy do porządku dziennego. To chyba rzeczywiście legło u podstaw decyzji, żeby taką książkę jak Szczury i Wilki napisać. Podobnie chyba również kierowałem się, podobną chyba intencją kierowałem się, myśląc o połączeniu dwóch wątków teraźniejszości i przeszłości w Złej krwi. Jedna z naszych słuchaczek napisała: bycie Żydem wciąż jest w Polsce piętnem, a co najlepsze, antysemici nie pytają, czy naprawdę jestem Żydówką, czy nie. Wystarczy, że zajmuję się tematami żydowskimi. Wczoraj po raz kolejny spotkałam się z antysemityzmem w wydaniu Katolickiego Księdza, napisała Mercy. Ja myślę, że Mercy możemy podarować jeden egzemplarz Szczurów i Wilków, żeby mogła poczytać i też przejrzeć się w rozmaitych zdarzeniach, które tutaj mają miejsce. Bardzo dobrze, moim zdaniem, oddaje pan taką narrację klatki i podwórka, to znaczy te różne głosy, które się mogą odzywać, pan wyłuskuje. I zarówno w Złej krwi, jak i w Szczurach i Wilkach słychać, że pan podsłuchuje swoich sąsiadów, albo słuchał pan ich od zawsze i zna pan te głosy, i zna pan tę stylistykę, i wie pan, jak to brzmi. Natomiast czasami wplata pan głosy tychże sąsiadów w to, co niesie historia. I teraz będzie w sprawie Żydów właśnie. Żydów i wszy trzeba jednak otępić, mówił Walter Frank. Gdyby nie wojna i Hitler, Żydzi nakryliby nas czapkami, mówiła Rechlikowa, przed wojną lokatorka sutereny, po wojnie właścicielka dwupokojowego mieszkania w tej samej kamienicy na Próżnej. Żydzi to nasi starsi bracia w wierze, mówił papież. Żydzi zabili nam Boga, mówiła najstarsza siostra ojca, powtarzająca słowa swego proboszcza. Żydzi są naszym nieszczęściem, mówił niemiecki historyk Heinrich von Treischke, którego śmierć niemal zbiegła się w czasie z siódmymi urodzinami małego Adolfa.
Z grzechu Holokaustu cywilizacja zachodnia nigdy się nie oczyści, mówił dyrektor liceum Szałaciński, z wykształcenia pedagog, z przekonania agnostyk, z zamiłowania historyk kultury. Żydzi odpowiadają za słupy ognia wznoszące się nad najwspanialszymi pomnikami kultury, mówił Höss. Od zarania świata to Żydzi wywołują wojny, mówił Adolf Hitler. Gdyby było więcej Sendlerowych i Hosenfeldów, Hitler przegrałby wojnę dużo wcześniej, mówiła matka, bo w głębi ducha wierzyła, że swój krzyż dźwiga za winy dziadka, który zadenuncjował żydowskich sąsiadów. Całą pięcioosobową rodzinę oddał w ręce Untersturmführera Lepkego. I co? I można się przejrzeć, tak? I zobaczyć, gdzie jest nam najbliżej. Zastanowić się to, który ja mam pogląd. Może i tak, chociaż akurat w tym fragmencie chciałem oddać pewien mętlik, chaos, jakim dla młodego człowieka, głównego bohatera tej powieści, jest zlepek informacji, zlepek strzępy właściwie relacji historycznych, przekazy, które płyną do niego z różnych, jak pan cytował, stron. Człowiek młody, zwłaszcza młody, jest podatny na wszelakie wpływy. Akurat w przypadku tej, nazwijmy to, ideologii, kształtowały ją nie tylko postacie, nie tylko postawy, ale również historia. Historia, która jest obecna w tym fragmencie, który pan przed chwilą odczytał. Młody Henryk nie ma własnego zdania na temat, kim byli Żydzi. On nie wie nawet, kim Żydzi są dla niego osobiście. Dobrze jest natomiast mieć miejsce w świecie zwłaszcza takim, jaki go otacza, czyli w dużej mierze wrogim. Dobrze jest mieć mi własne, zdefiniowane miejsce. A wróg i obcy nieźle to definiuje. Nic lepiej nie definiuje własnego miejsca w świecie, jak określenie siebie względem wroga. No, takim wrogiem od wieków był właśnie naród żydowski. Chociaż również odbijając nieco pałeczkę w powiązaniu z fragmentem, który pan e-maila bodajże jakiś czas temu odczytał, SMS-a, powiem, mam wśród wielu przyjaciół również księży i spotykam się znacznie częściej z postawami dokładnie odwrotnymi. Nie jest rzeczą anegdotyczną, jeżeli ksiądz powie osobie, która przychodzi właśnie z takim problemem antysemickim, kiedy ksiądz powie: no dobrze, mój drogi, a kim był Jezus? A kim była jego matka? No to byli właśnie Żydzi. Takich księży na szczęście jest dzisiaj coraz więcej. Coraz częściej na szczęście zdajemy sobie sprawę z tego, że antysemityzm również jest grzechem. Zwracałbym natomiast równie baczną uwagę na to, jak przejawia się na co dzień antysemityzm. To są te doskonale znane hasła, to są te znaki malowane tu i ówdzie. W moim przekonaniu jednak jest to taki bardzo płytki poziom antysemityzmu, który sprowadza się właściwie, w moim przynajmniej przekonaniu, do pewnych deklaracji swój i obcy, mój i wróg. Jest to poziom, tak jak ja to definiuję, źle rozumianego kibica piłkarskiego, który równie chętnie używa epitetów Żyd, jak i jakikolwiek innych wymiennie. Bardzo łatwo się definiuje świat na zasadzie właśnie kontrastów. Ja jestem po tej stronie, ty jesteś po tamtej stronie. Do tego odwołuje się nasz słuchacz Leon, pisząc na 2100. Co pewien czas pojawia się kryzys gospodarczy, a wraz z nim jakiś szarlatan z uniwersalną receptą na przywrócenie ludziom poczucia własnej wartości. Na nasze nieszczęście żyjemy w czasach, w których większość zdaje sobie sprawę, że choć niskie poczucie własnej wartości jest zjawiskiem globalnym, to każdy potrzebuje na nie innego lekarstwa. No są tacy, którzy będą leczyli swoje swój zupełny brak miejsca na świecie, bo mam wrażenie, że bohater Szczurów i Wilków, ten bohater, który spina tę książkę klamrą, bo powiedzmy krótko, że Henryk, 15-letni
prawdziwy Polak, jak się, jak można by go określić, no, jest antysemitą, tak? Jest antysemitą, bo jego guru, aha, wiedział, co robi. Ci zaś, którzy jemu wydawali rozkazy, znali cel i obierali najwłaściwszą drogę. Na tym polegała przewaga Heinricha, Rudolfa, Ericha i aha, w przeciwieństwie do innych, którzy poruszali się po omacku, szli przez życie wytyczoną ścieżką, wolni od wątpliwości, posłuszni prostym prawom i zasadom, które dostatecznie objaśniają świat. No, ten młody człowiek nie ma miejsca, w którym mógłby się dowiedzieć, jaką ścieżką można iść przez świat, bo ojciec w zasadzie jest na granicy, nie wiem, prawie bezdomności, tak? Bo jest takim człowiekiem, który jest alkoholikiem, ale oprócz tego zupełnie nie funkcjonuje społecznie i doprowadził się do wypadku, w którym stracił obydwie nogi, kładąc się pod tramwaj. Ma matkę, która, jak rozumiem, no jakoś w tym domu też nie jest w stanie zagwarantować dużo. No i on musi się do czegoś podpiąć. A jak jest coś tak atrakcyjnego, co jest takie jasne, określone, odwołuje się do siły, do porządku, czyli do czegoś, za czym młody chłopak w domu tęskni, no to tylko w to wchodzić. I to jest ta niebezpieczna ścieżka, na którą wkraczamy. A mówiąc wkraczamy, mam na myśli również być może siebie sprzed lat. Wkraczamy, kiedy szukamy prostych rozwiązań, no takich, które nam dyktuje poczucie przynależności do grupy, do silnej grupy. Przynależności, która nie będzie wymagała od nas deklaracji rozumianych jako próby filozoficznego i politycznego podejścia do zagadnień. Nie, mamy wyłożone w sposób prosty, niejako czarno na białym. To jest dobre, to jest złe. Siła jest po naszej stronie. Chcesz być silny? Bądź z nami. Aha, o którym pan wspomniał, czyli no, przywódca tej małej grupy, osoba o ileś tam starsza od nastolatków, ma tę przewagę, że potrafi nad nimi również dominować w sensie psychologicznym. Bo to jest taka malutka migawka z życia pewnej grupy, która pod, powiedzmy, nazistowskim sztandarem się zbiera i różne rzeczy robi i kształtuje się. I aha, no te inicjały są jednoznacznie kojarzące się. Oni wszyscy mają pseudonimy odwołujące się do rozmaitych, powiedzmy, bohaterów tamtego czasu. No i w tym wszystkim ten Henryk, tak? Heinrich, który jest strasznie nieszczęśliwy chyba. Chyba pan to dobrze ujął. On jest rzeczywiście nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy poprzez dom rodzinny, który nie jest dla niego ostoją. Poprzez świadomość obecności ojca, który w żadnym przypadku nie jest autorytetem, poprzez świadomość krzywdy, jaką dla matki jest los, jaki ją spotkał. W tym nieszczęściu spotyka kogo na swojej drodze? No kogoś, kto wskazuje mu również winnych za los, jaki dotknął jego i jego rodzinę. Winni są obcy, winni są ci, którzy wykupują polskie kamienice, wykupują polskie fabryki, ci, którzy po latach próbują do Polski wrócić i przejąć ją z powrotem na własność. Te proste definicje prowadzą do prostych rozwiązań, ale te proste rozwiązania, które historia zna i których jako naród w przyszłości doświadczyliśmy, te proste rozwiązania są akurat tymi najbardziej niefortunnymi rozwiązaniami, tymi, które między innymi doprowadziły wielu Polaków, mówię celowo, wielu Polaków, również do Auschwitz, również do Birkenau. W książce Pszczurach i wilkach giną przecież nie tylko osoby uznawane przez wypisujących akty zgonu w Auschwitz za Żydów. No, są tam również Polacy, są Francuzi, są Rumuni, są Węgrzy. Grecy. Henryk otwiera i zamyka tę książkę, a w zasadzie jego historia. Natomiast pomiędzy tym jest Oświęcim. Ten Oświęcim i Henryka spina klamrą pasek.
Pasek, który jest takim fetyszem młodego Polaka, który zachwyca się tą hitlerowską pamiątką, a z drugiej strony jest paskiem, który mógł być na brzuchu i na biodrach jednego z żołnierzy, którzy w Oświęcimiu pełnili służbę. Pracowali, tak. I zastanawiam się, czy w życiu codziennym taka pamiątka miewa jeszcze... Bo ten pasek jest niezwykle ważny. Niezwykle ważny jest dla Henryka i niezwykle ważny jest moim zdaniem w książce. I zastanawiam się, czy w codziennym życiu takie pamiątki, takie przedmioty, które kojarzą się z obozem koncentracyjnym, z tą kulturą śmierci i z tym przemysłem śmierci, czy nadal niosą ze sobą tę opowieść o tym, jakie to były straszne czasy, czy one się tak jakoś wygładziły i zaczynają, no może to nie ta skala, ale tak jak rozmaite, tak jak relaksy są jakimś symbolem PRL-u, tak, to tutaj będziemy niedługo być może kolekcjonować paski, które będą po prostu pamiątką. Po przeczytaniu tej książki ja pomyślałem, że ja nie chciałbym mieć w domu nic, co ma na sobie swastykę, bo za dużo się za tym ciągnie. Trudne pytanie, bo nie mogę odpowiadać za osoby, które kolekcjonują takie przedmioty. Ale skoro to zjawisko ma miejsce, to... i zdaje mi się na coraz większą skalę, jest to właśnie co? No jest to pewnie raczej widziane, tak jak mnie się wydaje, widziane jako pewien przejaw tego porządku niemieckiego, czegoś, co się powszechnie utożsamia z Niemcami również przedwojennymi i wojennymi. Porządek musi być. W obozie koncentracyjnym porządek również panował. Niemcy przestrzegali... Ten porządek pozwalał wprowadzać ludzi w spokoju do komór gazowych, bo oni wierzyli, że to nic złego ich nie spotka. W końcu no tak, Niemcy to taki porządny naród. Niebagatelną rolę odgrywa psychologia. Do tego wątku może też za chwilę wrócimy. Natomiast wracając do tego, co pan chyba słusznie określił mianem fetyszów, pasek SS-mana jako fetysz, jako element kolekcjonerski. No ja też się wzdragam przed taką myślą. Co kieruje ludźmi młodymi, którzy zbierają tego typu pamiątki? Owszem, dopuszczam myśl, że niektórzy robią to na zasadzie ciekawostki, którą warto mieć, ponieważ wiąże się z jakąś tam przeszłością. Jeśli jest to natomiast coś, co stanowi zalążek pewnego takiego domowego ołtarza, przed którym pochylamy się z czcią traktujemy ten fetysz jako bożka, któremu należy się nie tylko wspomnienie, ale również należy się wsparcie ideologiczne. W tym momencie staje się to szalenie niebezpieczne. Obawiam się, że rosnąca liczba producentów, również podróbek tego typu, nazwijmy to w cudzysłowie pamiątek wojennych i powojennych, rosnąca liczba takich producentów jest wskazówką, że zapotrzebowanie jest również coraz większe. Psychologia samego obozu. Też wzdragam się przed opowiadaniem tego własnymi słowami, bo jakie mam do tego prawo. Zwróciło moją uwagę co? A oglądałem materiałów filmowych dużo i czytałem bardzo wiele na ten temat. Uderzały mnie dwie postawy. Postawy Niemców. Mówię o relacjach już powojennych. Po jednej stronie byli ci Niemcy, którzy mówili po latach, z większą bądź mniejszą szczerością, trudno mi to w tej chwili oceniać, tak, popełniliśmy błąd, to jednak też byli ludzie. Po drugiej stronie z kolei byli Niemcy, często już stojący z racji wieku nad grobem, którzy mówili, racja była i jest po naszej stronie. Dlaczego
akurat psychologia była tu tak istotna. Jak to wyjaśniali dowódcy również przed Führerem i przed Himmlerem, znacznie łatwiej utrzymać wysokie morale w wojsku, znacznie łatwiej ocalić psychikę młodego żołnierza, jeżeli nie widzi wroga, do którego strzela. No, gaz zabija bezboleśnie, poza tym gaz zabijał w pomieszczeniu, którego grube ściany uniemożliwiały, no może nie do końca, usłyszenie krzyków i jęków ludzi zabijanych, ale tak czy inaczej była to śmierć zadawana na masową skalę. Jak każda śmierć zadawana na masową skalę, nie była to śmierć indywidualna, nie była to śmierć, której trzeba jednak spojrzeć w oczy. Przez całą żonę SS-man z żoną zachowywali się wobec mojej matki i rodziny przyzwoicie. To też daje do myślenia. Ja myślę, że możemy naszemu słuchaczowi podarować książkę i myślę, że może być to zła krew, żeby do lektury. I w pańskiej książce też różnie bywa. Tutaj ci Niemcy są ludzcy, to znaczy są różni i różne mają postawy. Uderzająca jest dla mnie ta opowieść, która jest umieszczona w dzienniku Untersturmführera Stupa, tego, który pisze o swoim bracie, prawda, Francu. Kłopot z Francem sprowadza się głównie do tego, że chłopak bezgranicznie wierzy w to, co mu się mówi. Dzisiaj pierwszy raz, zadbałem, by stało się to w mojej obecności, był na rampie przy selekcji. Kiedy odjechała ostatnia ciężarówka z transportem do gazu, nadal był przekonany, że chorym i starym zapewniamy podwózkę, by zaoszczędzić im fatygi. Uznałem, że nie mogę dłużej utrzymywać go w niewiedzy. Zwymiotował cały obiad. Pamiętam, że na początku i ja rzygałem. Franz z czasem też przywyknie. Wieczorem czeka mnie niemiły obowiązek złożenia wizyty żonie Kleszera. Wdowa szykuje się z dziećmi do wyjazdu. Jak na razie wierzy w oficjalną wersję z wypadkiem samochodowym i eksplozją baku z benzyną. Drexler z uwagi na dzieci zaoferowała się towarzyszyć mi z psem. Wilczur swoimi sztuczkami potrafi każdego rozbawić. Drexler lubi się tym popisywać. Ot dla kaprysu. Wysyła go z koszyczkiem do kantyny po obiad albo lizuska z wiktuałami do żony komendanta. Turnow się wścieka, ale gówno może zrobić. Komendant jest ponoć w niebo wzięty. Męż, powiada Kramer, to dowód, że pies właściwie prowadzony pokazuje swoje najlepsze cechy. Oczywiście komendant pije do Gromana, że to niby tylko z wizyty Ernsta pies tak strasznie zdziczał. Dobre wieści. Kramer jest skłonny udzielić mi okolicznościowego urlopu. Za jakiś tydzień, jak tylko Franz na dobre się zadomowi, jadę do Berlina. Da Bóg, będę przy locie w dniach porodu. No tacy ludzie, którzy kochają, żyją, tak, martwią się o swojego brata, jak on przeżyje tę pierwszą selekcję, gdzie wydaje się, że jest tyle ludzkich odczuć. No, jak to wszystko pogodzić i spiąć? Może się nie da w normalnych warunkach, nie mając takiego treningu umysłowego w sytuacji nieludzkiej. Ja nie wiem. Ja też tego nie wiem. Normalność to jest stan, który możemy uzyskać, ale normalność może być chyba definiowana też na różne sposoby. Ta obozowa normalność to było, tak jak sądzę, mówię to nie jako świadek przecież, ani uczestnik tamtych wydarzeń. Ta normalność to było dobre, jeśli nie wzorowe, wywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Obowiązek bądź rozkaz to było hasło przewodnie, które bezpiecznie prowadziło przez takie właśnie meandry podejmowania trudnych decyzji. Przecież to, że kierowałem ludzi na lewo czy na prawo podczas selekcji na rampie, to było nic innego, tak, jak usprawnienie tego całego procesu, tej całej procedury, która w innym przypadku zajęłaby znacznie więcej czasu. Zresztą Niemcy również tłumaczyli sobie, zachowują się w sposób niezwykle humanitarny, ponieważ ci ludzie, nie wiedząc, jaki los ich czeka, tak naprawdę skazani są tylko przez te kilka minut na psychiczne cierpienie. Inaczej cierpieliby znacznie dłużej. Ja nie wiem, czy normalność jest
stanem, który możemy definiować w odniesieniu właśnie do tych realiów obozowych. Normalność mierzona w kategoriach życia codziennego jest przecież pojmowana zupełnie inaczej. Natomiast wtłoczona również w tym sensie podlegali przecież ISS-mani. No, jak pan to trafnie powiedział, wykonywali swoją pracę. Wykonywali rozkazy, a przecież jak to po latach tłumaczyli, to nie oni wydawali rozkazy, oni tylko je wykonywali. Usiadłem przed domem na ławeczce, aby ochłonąć. Okno kuchni miałem tuż nad sobą i raptem pośród szczęku talerzy usłyszałem głos pani Kleszel, czyli żony SS-mana. Józef, musimy porozmawiać. Doszły mnie słuchy, że w obozie zabijacie ludzi. Wierutne bzdury, więźniowie umierają, od co? Jest wojna, przecież to też tylko ludzie. Zagazowujecie ich, ponoć sam bierzesz w tym udział. Kochanie, jakbym mógł. Jestem podoficerem sanitarnym, nie katem. Przyjechałem tutaj, by leczyć. Kto ci takich kłamstw naopowiadał? Wiem od żony jednego z oficerów. Ponoć Anglicy podają takie informacje o Auschwitz przez radio. Wymieniają nazwiska winnych Niemców. Brudna, wroga propaganda. Wkłada pan w usta swoich bohaterów różne słowa. Na ile one są skądś zaczerpnięte, a na ile to tylko fikcja i literatura? Tu, gdzie mogłem, starałem się trzymać faktów. Fakty, jakkolwiek bolesne, oddają tamtą rzeczywistość. Wśród tych faktów jest również i ten, że Niemcy, ci, którzy mieszkali wraz z rodzinami przy obozie, starali się w miarę możliwości uchronić członków rodziny od wiedzy, czym naprawdę jest obozowe życie. Mówię to na podstawie i wojennych, jak i powojennych relacji oficerów i podoficerów niemieckich. Na czym im zależało? No, zapewne na tak zwanym świętym spokoju w domu, rozumianym bardzo potocznie, ale również i na tym, żeby jednak po powrocie do domu mieć komfort odpoczynku. Wracam w końcu z pracy do domu, nie będę mówił o tym, co robiłem w pracy. Czy te rodziny, czy żony, czy dzieci do końca nie wiedziały, co dzieje się w obozie? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Pewnie psychologia potrafiłaby na to pytanie udzielić trafniejszej odpowiedzi. Jeśli coś podejrzewali, to zapewne była to ostatnia myśl, jaką by dopuszczali również dla dobra, dla własnego dobrego samopoczucia. No jednak to była rzeczywistość, z którą woleliby się chyba na co dzień nie stykać. Wydaje mi się, że to pojęcie obowiązku i pracy było taką cezurą, linią graniczną, która pozwalała im się bezpiecznie odgrodzić od tego, co mieli poza murami obozu. Tu była rodzina, tu był obóz, tu była praca, tu był dom. Ta namiastka Niemiec, która przywędrowała za nimi i która miała ich czekać po powrocie do Niemiec. Przyznam się szczerze, że czytając relacje, również relacje z pierwszej ręki, również relacje Niemców, którzy, no, nie jestem pewny, czy do końca szczerze opowiadali, zwłaszcza jeżeli mieli zasiąść na ławie oskarżonych. Z tych relacji wyłaniał się obraz obozowego życia zorganizowanego na w miarę sprawnie działającą fabrykę. Fabrykę, w której każdy musiał znać swoje miejsce. No, takie reguły rządzą przecież procedurami w każdym miejscu pracy. Jeżeli jeden element tej fabryki szwankował, fabryka prędzej czy później również musi się zatrzymać. Żeby się miała zatrzymać, taka myśl przecież nikomu w głowie nie zaświtała. Trybiki, które wykonywały swoją pracę, starały się, podkreślali, wykonać ją uczciwie, świadomi, że za ten obowiązek, za ten rozkaz nie oni odpowiadają.
Jeżeli chcecie się przekonać, jak wyglądało to w praktyce, można przeczytać chociażby tę książkę. Szczury i wilki. Mamy dwa egzemplarze, którymi możemy się jeszcze z wami podzielić. Oczywiście wszystkie są z autografem autora. A JP pisze, ja mam koszulkę, na której jest muminek sprzątający na szufelkę swastyki. Przekaz jest wyraźny. Mam też naszywkę z przekreśloną swastykę z agresywnym komunikatem strony nazistów. O, tutaj nie, zastanawiam się, czy na pewno agresja jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z cudzą agresją. Oba przedmioty kupiłam na Woodstocku i wyrażają one mój stosunek do nazizmu, więc być może warto, żebyś zajrzała też i do Złej krwi i przeczytała tę książkę. Egzemplarz podarujemy ci i wyślemy pocztą, zatem jeżeli możesz, to wyślij nam na 2100 swój adres. Kończy się już nasze dzisiejsze spotkanie, a ja mam ochotę zapytać pana o to, czy pan wierzy w jakąś sprawiedliwość dziejową. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Ale tak, wierzę. Wierzę tak instynktownie i bardzo po ludzku sprawiedliwość dziejową. No, z kolei dziejowa kojarzy mi się z czymś tak dalece niewymiernym i odległym, że nie wiem, czy dobrze rozumiem, czym jest sprawiedliwość dziejowa. Natomiast mam przeczucie, że czas jest tym bezpiecznym dystansem, który rozstrzyga o wielu zjawiskach i o wielu postawach. Czas wszystko rozstrzygnie. To, co wydaje się nierozwiązywalne, może okazać się po latach, po spotkaniach, po okazjonalnych, chociażby przelotnych spotkaniach z ludźmi, z jakimi los styka nas na naszej drodze, może okazać się tym właściwym drogowskazem, który nas pokieruje w tę czy w tamtą stronę. Mam wrażenie, że we właściwą stronę. Ja mam w ogóle ogromny problem, przyznam się szczerze, jeżeli chodzi o mówienie o tych dwóch książkach, rozumianych jako książki moje osobiste. Mam przecież nieodparte wrażenie, że o tym samym powiedziano znacznie więcej i w sposób znacznie dosadniejszy i literacko znacznie ciekawszy. A co jeszcze chyba ważniejsze, były to relacje osób, które bezpośrednio doświadczały piekła Holokaustu i Auschwitz. Przywołam tylko, jeśli można, jedną postać. Imre Kertész, którego los utracony wywarł na mnie ogromne wrażenie i w związku z tym wahałem się, czy w ogóle ja mogę podjąć taki temat, mając świadomość, że no, jestem chyba najmniej powołaną osobą do tego, żeby o tych sprawach pisać, skoro osoba tak doświadczona przez los pisze o nich w sposób literacko doskonały, a co równie ważne, nie narzucający się w żaden sposób natrętnym dydaktyzmem. Ta postać i ta książka cały czas gdzieś tam wisiały nade mną i mam wrażenie, oby tak było, ustrzegły mnie przed zapędzeniem się właśnie w jakieś zaułki dydaktyzmu. Chyba się wkradło jakieś niezrozumienie, ponieważ słuchacze odczytali to, co mówił pan o fabryce i o tym, w jaki sposób to wszystko było zorganizowane, jako usprawiedliwienie Niemców. Pan ich usprawiedliwia? To rzeczywiście ogromne nieporozumienie. To, o czym mówiliśmy, to była próba zrozumienia psychiki, pewnej próby indoktrynacji, filozofii, która pozwoliła na co dzień iść do pracy, jaką był obóz śmierci, i z tej pracy wracać potem do zwykłego, nazwijmy to w cudzysłowie, do zwykłego życia. No, fabryka śmierci dosadnie chyba definiuje to, czym było Auschwitz.
Od zawsze potępiałem szmalcowników, którzy wydawali karę śmierci na całe rodziny żydowskie, ujawniając miejsca, w których się ukrywają. Ostatnimi czasy jednak moje współczucie dla Żydów związane z ich przeszłością przerodziło się w obojętność. Stało się to na skutek opowiadań o Żydach zasłyszanych od znajomej, która spędziła kilka lat opiekując się domem wysoko postawionej rodziny żydowskiej w Nowym Jorku, a dodatkowo wzmocnione zostało przepychem bogactwa bijącym z dzielnicy żydowskiej w Pradze, w której byłem kilka dni temu. Nie wiem już, jak mam się do Żydów ustosunkować. No, mówimy chyba o całkowicie różnych zjawiskach. Nie mówimy przecież o świecie, w którym historię da się oddzielić od teraźniejszości. Nie mówimy też o świecie, w którym rodząc się w obrębie danej nacji, jesteśmy skazani na miłość albo nienawiść innej nacji. Myślę, że świat, w którym ja chciałbym żyć, to jest świat, w którym kocham tych, którzy na miłość zasługują, a z kolei, no, przynajmniej z daleka oglądam tych, którzy w taki czy w inny sposób dają odczuć swoją niechęć do świata, który ja uważam za ten związany z moją osobą, ale w odniesieniu do, powiem inaczej, nie próbuję definiować świata na zasadzie przynależności grupowej, na zasadzie przynależności do konkretnej nacji. Obawiam się, że dyskutując w ten sposób sprowadzamy właśnie rzecz do poziomu kibiców piłkarskich, którzy mówią, ta drużyna jest moja, kibicując jej, kibiców innej drużyny uważam za wrogów. To, co próbowano zrobić właśnie w czasie II wojny światowej, to traktować nacje nie jako jednostki, nie jako indywidualne byty ludzkie, ale jako masę, no jako masę, z masą łatwiej się rozprawić. Patrzę na świat poprzez właśnie jednostkowe byty ludzkie, co, jak sądzę, chroni mnie przed uczuciem nienawiści do tych osób, jak i przed nadmiernym patowaniem miłością wobec tych, którzy być może na tę miłość niekoniecznie zasługują. A grunt to nie szukać nigdzie złej krwi, bo nigdy nie wiadomo, no chociażby niech będzie taka najprostsza. Z kim się może odezwać. Motywacja tutaj, tak, kiedy to ta nasza okaże się krwią złą. Zła krew i szczury i wilki to najnowsze książki naszego dzisiejszego gościa, był nim pan Grzegorz Gortat. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję i chyba teraz wypada tylko powiedzieć, poza dziękuję, dobranoc. 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 Dobranoc.